Chwała Bogu, bracia, siostry, dziękuję tu, że mogę tu być. Właśnie stąd pochodzę, z dzielnicy Hermanic. Ja chcę podziękować Bogu, że był taki czas w moim życiu, że usłyszałem głos Boży. To było 20 lat temu. Ja oddaję codziennie Bogu chwałę za to, że mogę służyć, że mogę wielbić Boga. Tak mi się perspektywy życia układały, że po prostu gdzieś zacząłem pracować. Przepracowałem w Polsce około 15 lat. Ja dziękuję Bogu, że przepracowałem. Bo w 98 roku przy każdej zmianie pracy miałem taki upadek totalny. Wpadłem pod samochód. Dzisiaj jestem, kiedy byłem nieposłuszny Bogu, jestem półniewidomy człowiek. Ale ja dziękuję Bogu za te oczy duchowe, że po 2 latach po tym wypadku usłyszałem głos Boży. To w Słowie pisze, jeśli głos Jego usłyszenia zatwardzaj serca swojego. I moi kochani, to życie mi się właśnie waliło, kiedy przyjmowałem się do pracy. Z jednej pracy mnie zwolnili, miałem takie fajne prace. Ostatnio mój zakład Mokate, znany zakład Cappuccino. Tam około 4 lat przepracowałem, do 99 roku. No i właśnie tam to była już ta gehenna, jak to się mówi, w alkoholu. Piłem bardzo dużo. Jakoś trzymali mnie około 50 obecności w pracy przez te 4 lata. Ale jakoś mnie trzymali, ale był taki czas właśnie, że już nie poszedłem do pracy około miesiąca. Po miesiącu myślałem sobie, że mnie przyjmą na nowo, to już nie miałem co szukać. Kierownik, kiedy sam lubiał wypić, też już nie chciał ze mną rozmawiać. Posłali mnie do dyrektora, dyrektor mi powiedział, że już tu nie mam żadnego miejsca w tym zakładzie. Co tu począć? Począć było tyle, że jeszcze miałem pół roku bezrobocia płatnego. Oczywiście wszystko na alkohol przeznaczałam, żeby coś ze sobą robić. Rodzina mnie ostrzegała, że ty skończysz, że zabije się albo coś, bo mój ojciec zabił się jako alkoholik, zginął. Tą drogą szedłem, ale u Boga jest inaczej. I moi kochani, ja szedłem tą drogą złą. Rodzina mi jakoś pomagała, siostra, kiedy już 3 lata temu zmarła, ale wtedy to mi bardzo dużo pomagała. Okłamywałem ją, zjadałem, małe dzieci miałem, wyjadałem z lodówki, co tylko. Później mówiłem, że jakieś pieniążki jej dam, nic nie dawałem, zakłamany byłem. Już mnie raz chciała przywalić łopatką po głowie. Ileż można. Ale był taki czas, że kiedy na wiosnę, pamiętam, w 2000 roku, to była wiosna, poszedłem od niej po zimie do mojego starego domu niedaleko stąd, to jest około kilometra. Poszedłem i tak w tych mękach alkoholowych nieraz wołałem do Boga, ale to było nieszczere. To była nieszczera myśl, nieszczera mowa do Boga, bo nieraz w tych mękach alkoholowych chciałem tylko na ten moment przestać pić, żeby mi pomógł, a później już po świadomości myślami byłem, żeby dalej pić. Ale wtedy pamiętam, patrzyłem do sufitu już, oczywiście jako alkoholik wysprzedałem wszystko z mieszkania, już nie było co spieniężyć. Patrzyłem do sufitu i wołałem do Boga, Boże, ja już nie chcę tak się prowadzić. Nie chcę tak żyć, jak teraz żyję. Pomóż mi. Bogu wystarczyły 3 zdania. Później mi to Bóg przez Ducha Świętego przypomniał, jak wołałem wtedy. Posłużę się to sąsiadem. Ja tam u nich sobie dorabiałem ostatnio, bo oni wiedzieli, że mnie z Mokate zwolnili. Ja u nich dorabiałem sobie, zbierałem gałęzie, co tylko, sprzątałem piwnicę, jeździłem na reklamy, bo oni mają do tej pory reklamę świetlną i taką reklamę. Jeździłem na reklamy, kopałem doły, wszystko przepijałem. Ale kiedy ja im teraz też nie dawałem żyć, w niedzielę potrafiłem dzwonić na dzwonku, ludzie chcą spać, ja potrafiłem
wejść do mieszkania, chycić za serce, za kurtkę, nie wyjdę stąd, dopóki mnie dać jakieś pieniędzy. Taki bezczelny byłem. Ale Bóg się nim posłużył właśnie, że on usłyszał, zobaczył taki plakat nieczęśliwości. I właśnie on mi to mówi, że no ale ja nie chciałem słuchać, ja mówię, ja nie jestem alkoholikiem. Jeszcze diabeł chciał mnie odprowadzić od wszystkiego. Ale Duch Święty mi, to znaczy jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale przez takie coś mi podpowiedział, że jak ja nie pojadę, to on mi więcej pracy nie da. Bo taka bojaźń mi przyszła. Ja przyszedłem, o którym ma być, przyjdź w piątek, ja cię zawiozę, przywiozę, może tam jakąś pracę znajdziesz, wszystko. Moi kochani, ja przyszedłem. Oni wiedzieli, jak jestem kłamca. Ja potrafię oszukiwać. Ja chodziłem po koleżankach, gdziekolwiek wiedziałem, gdzie pracują. Alkoholik to jest aktor. Ja wymyślałem, daj mi pożyczyć 30 zł, muszę jechać recepty. No, już mi groziła. Chyba to można co innego. Nie. To było na alkohol. Ona dobrze już wiedziała, ale mi dała te pieniążki. I po prostu on mnie wiózł na tej nieczęśliwości, moi kochani. I chcę w tym momencie uwielbić Boga, że właśnie co mówiłem, jeśli głos Jego usłyszysz. Oczywiście ten inny sąsiad mnie na alkohol jeszcze w piątek zapraszał, na grilla wielkiego z alkoholem. Ja tam przyszedłem, we mnie była walka, totalna walka we mnie była. Grill, a tam takie świadectwa słucham, że Bóg wyrywa ze śmietniku, łączy małżeństwa, ludzie są radośni, pogodni. I koło południa, w 3 godziny była ta walka, stało się to, że usłyszałem ten głos Boży, że ja tak zapragnę, jak ci ludzie mówią. Moi kochani, ja później sobie myślałem, że to, tak sobie myślałem wcześniej, że to będzie z 2 godziny, to było 3 dni. Oni mnie tam wozili, mnie tam. Moi kochani, ja później po tych dniach trzeźwości przyszedłem do domu, do tego pustego, śmierdzącego mieszkania. Ręce na całego zawołałem, dziękuję Ci Boże za nowe życie. Ja nie miałem nic, ale miałem radość wewnętrzną serca, że się radowałem nowym życiem, że jest ktoś, kto mnie już prowadzi inny, ten właściwy Pan Jezus. Ja w tym domu nic nie miałem. Dzisiaj mogę powiedzieć o tych błogosławieństwach, co mi było przez te 20 lat. Po roku czasu dostałem jedno mieszkanie. W 2010 roku drugie mieszkanie, już z centralnym ogrzewaniem, z łazienką, z wszystkim. Przez te lata modliłem się o żonę, ale ja już miałem takie poznanie, że nie chcę jakiejkolwiek, choćby jaka piękna była, ale że będzie kochać Pana Jezusa. Taką żonę chciałem mieć. Moi kochani, Bóg się przyznał do mojej modlitwy i w 2012 roku, 2011 zajechałem tam. Ona widziała, zdobyła numer telefonu. Ja tam zajechałem, moi kochani, od 2012 roku, my są małżeństwem. Bóg zatroszył się, że obdarzył nas Filipkiem, który ma teraz w grudniu skończy 8 lat. Moi kochani, ja tylko mogę ci oddać chwałę Bogu, żywemu Jezusowi Chrystusowi, bo On to uczynił. Gdziekolwiek jadę, teraz byłem niedawno na Bieszczadach, świadczyłem w pociągu, gdziekolwiek jadę, że moim Panem jest Jezus. Zachęcam ludzi, gdziekolwiek, że nie jakaś denominacja nas łączy, ale Jezus Chrystus. I On może każdego przemienić w to dobro, zamienić zło, obrócić na dobro. I dziękuję Bogu, że tu mogę być, że mogę świadczyć o Nim i wielbić imię Jezus. Amen.